Smog od zawsze jest problemem, jednak dopiero niedawno zaczęliśmy zwracać na niego tak dużą uwagę jak teraz, co jest bardzo dobre, ponieważ możemy walczyć z jego skutkami i zmniejszać koncentrację zanieczyszczeń, przeciwdziałając powstawaniu tego smogu. Celem projektu jest opracowanie efektywnej prognozy jakości powietrza, natomiast żeby uzyskać tą prognozę, musimy zebrać wpierw dane, w związku z czym my zainstalowaliśmy urządzenia na terenie kraju, również we współpracy z samorządami. Dzięki temu jesteśmy w stanie opracować prognozę jakości powietrza, a także mierzyć nowe parametry, bo przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opracowaliśmy nową wersję urządzenia, która mierzy poza pyłami zawieszonymi także tlenki azotu, tlenki siarki, ozon czy tlenek węgla. Dane, które są zbierane, lądują na naszej platformie analitycznej, gdzie są dystrybuowane do ludzi. Dodatkowo również wykonujemy prognozę jakości powietrza, która właśnie powstaje we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Oparta jest o uczenie maszynowe, które pozwala obserwować bardzo różne trendy, które mają miejsce w zanieczyszczeniu powietrza. Na przykład ktoś może uruchamiać swój bardzo kopcący piec co 6 godzin. I wielokrotnie coś takiego zaobserwowaliśmy. Takie rzeczy można wrzucać do modelu i symulować to. Inne modele dyspersyjne czegoś takiego nie uwzględnią, dlatego ten projekt jest unikalny na skalę światową. Na samym początku pozyskaliśmy finansowanie od Anioła Biznesu tutaj w Krakowie. Pozwoliło nam utworzyć pierwszą wersję produktu, natomiast później pozyskaliśmy grant z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jest to projekt realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Zewnętrzne środki pozwalają na szybszy rozwój produktu, szybsze skalowanie, zbudowanie odpowiedniego zespołu i osiągnięcie oczekiwanych rezultatów budowy nowych produktów. Mam nadzieję, że efektem końcowym będzie rozwiązanie problemu smogu, albo chociaż częściowe rozwiązanie, zdecydowanie poprawa jakości powietrza. To jest coś, na czym nam zdecydowanie zależy. Chcielibyśmy mierzyć jakość powietrza nie tylko w Polsce. Myślimy o naszym produkcie jako o produkcie globalnym i chcemy tę jakość powietrza badać na całym świecie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.